Cześć wszystkim, moi drodzy, jecie mrożonki, kupujecie mrożonki, ja kiedyś kupowałem i nie powiem, czasami też kupuję, tylko od jakiegoś momentu zacząłem zwracać uwagę, ile wody znajduje się właśnie w tych mrożonkach. Producenci oczywiście informują nas, że może być tego na przykład, nie wiem, 150 gramów masy netto ryby, w tym glazury jest 5-10%, a nawet i 30% słyszałem. Dlatego dzisiaj chciałbym sprawdzić, ile dokładnie jest tej wody w tych produktach, które dostarczyłem do domu. Naprawdę mam ich sporo, chyba 6 albo 7, zatem sprawdźmy prosto, ile jest wody w mrożonkach. Zaczynamy. I cześć. Nie no, nie cześć. Po prostu zaczynamy. Jest przesyłka od Świętego Mikołaja. Zatem zobaczmy, cóż będziemy dzisiaj sprawdzali. Ryby mrożone, zobaczcie, ile tutaj znajduje się lodu. Oczywiście to jest produkt głęboko mrożony, aczkolwiek czy tyle tego lodu musi się znajdować? Producent zapewnia, że masa netto bez glazury to 450 gramów. No, zobaczymy sobie. Dalej mamy krewetki białe, tutaj masa... W ogóle jaki duży napis. Minimum glazury. Już jesteśmy informowani. Tutaj mamy netto 225 gramów. Dobrze, wszystko będziemy sprawdzali. Dodatkowo wziąłem jeszcze warzywa na patelnię 400-gramowe. Mamy truskawki 450-gramowe bez szypułek. To jest strasznie ważne. I dalej mamy oczywiście dwie rzeczy, które możemy sobie zapakować sami. Leżą w lodówkach, są mrożone. Ile tej glazury tutaj będzie? Też jestem ciekaw. I ostatni przykład. To jest oczywiście również ryba, natomiast pakowana osobno. Dwa płaty położymy na talerzu, starujemy i zobaczymy. Zatem teraz idę po te dwie rzeczy, czyli talerz, waga i jest jeszcze jedna, która będzie nam potrzebna, czyli czas. Ale to o tym za chwilę. Waga waży? Waży, dobrze. To zatem będziemy potrzebowali, o właśnie, dziękuję serdecznie, mamy deskę, a na niej kartki, gdzie będziemy zapisywali na początku wagę talerza, bo później już ten produkt, który się rozmrozi, nie będziemy mogli zdjąć, tylko on będzie musiał być tu. Odsączymy wodę i sprawdzimy, ale oczywiście będziemy musieli wiedzieć, ile ten talerz zajmował. Wiesz, wagowo, rzecz jasna. No właśnie, to jest jakaś niesamowita sytuacja, one są wszystkie takie same, a kurna wagowo jednak się nie zgadzają. Dlatego to wszystko musi być skrupulatnie zrobione, mamy przygotowane talerze, waga, deska, to chyba brakuje nam tylko jednej rzeczy, oczywiście produktu. I teraz, moi drodzy, jak to wygląda? W sposób następujący. Talerz 716 gramów, czyli z pierwszą rzeczą. Pierwsza rzecz, widzę, że to będzie to, zaraz wam powiem co, tylko ja sobie zapiszę. Nie wszystko od razu. 716 gramów. Ten talerz waży. Tara. I pierwszą rzeczą, jaką sprawdzimy, będą krewetki gotowane. Minimum glazury, bez substancji E. I tutaj masa netto krewetek jest napisane przez producenta 225 gramów. Zatem będziemy to oczywiście głęboko weryfikowali, czy to się zgadza, czy to się nie zgadza. Krewetki już mamy położone. Zatem 250 gramów wynosi ich waga. Czyli jeżeli 250 gramów, a masa netto krewetek po glazurze było napisane 225 gramów. O, czyli 25 gramów wynosi glazura zapewniana przez producenta. 250 gramów. Wszystko widać, nie? Jest zero? Jest zero. Jak jest zero, to jest dobrze. Mogą być obok 5, ale już nic nie szkodzi. Dobra, ryby mrożone. Tutaj będę... O właśnie, jest za wszystkie przygotowane, że profesjonalny team. Nie wiem, po co się drę. Nie? Ryby mrożone. Tutaj wszystko musimy wyciągnąć. Tego tutaj trochę będzie. No, to będzie dużo. To będzie dużo. Nawet całość tam. No tak, tak, tak. No przecież ja to wszystko przyniosłem do domu, zatem to wszystko musi być tutaj. No, tu jest dużo. Tu jest dużo lodu. Zapach ewidentnie, no nie jest to tatar. Tylko widać, że jesteśmy w sklepie rybnym. A ryby, nie ma co ukrywać, będą na topie. 500 gramów! Jak idealnie! Nie wydaje mi się, że tu jest tylko 50 gramów. Dużo wody tu jest. Tu jest dużo. Patrząc po tych krewetkach, które zapewniały nas, że będzie 25 gramów, tak, tutaj wydaje się, że jest dużo. Oczywiście sprawdzimy, nie bazując tylko na naszej predykcji. Dziękuję, rybo. Tu jest ładniej niż w rybie. Ale ładnie pachną. Dobrze. Zatem wszystkie truskaweczki na... i lód.
Dobrze. Tutaj masa netto 450 gramów, 444. Okej, okej. Ja wiem. 444. Taką wartość zapisujemy. Zobaczymy sobie, ile będzie po. Tu nie będzie dużej różnicy. Warzywa na patelnię. Ile one mają ważyć? 400 gramów. Widzimy, jak jest? Tak, bo to są, pamiętaj, to są warzywa żółte. To jest bardzo ważna rzecz. Warzywa żółte to jest ziemniak, batat i jabłko żółte. 406, ale bardzo ładnie pachną. Aha, mam spaczenie po tej rybie. 406, a dla bardzo, bardzo ciekawych, co się będzie działo w backstage'u tego odcinka, to zapraszam, moi drodzy, na Instagrama, tam pokażę proces rozmrażania, a także przedyskutujemy sobie inne kwestie, te, które na YouTubie lepiej nie poruszać, tylko może na innej platformie. Dobrze, zatem 490 gramów, a zważyliśmy to na ile? 492. No, to się akurat tutaj nie różni. To co, ten wytworzy ściągniemy, czy jak? Nie, no jak? No przecież to było razem z tym. No, no oczywiście, że nie. No nie, no jak? Nie może być bez niego. Nie. To jest razem, tak zostało sprzedane. Zatem tak, sprawdzimy. I ostatnim produktem będzie ów ryba. Tym razem brana luzem. Ciekaw jestem bardzo, ile tej glazury tutaj jest. Mamy jeden płat. I mamy, moi drodzy, drugi płat. Wydaje się, że jej aż tak dużo nie ma, ale chyba to jest złudzenie. Takie mam wrażenie. No, coś czuję, że polska scena rapowa może być przeze mnie zagrożona. 600 gramów. A ty byś rzucił, to byś zabił człowieka. To jest dobry kamień. Rybny. No, to chociaż taka jest lepsza. W zapachu. Dobrze, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za tę część. Widzimy się w momencie, kiedy już to wszystko się rozmrozi i będziemy mogli sprawdzić, ile tej glazury będzie. Pamiętajcie, Instagram backstage rozmrażania. Niezwykle ciekawe. Za chwilę. Po 4 godzinach wszystkie produkty są już odmrożone. Gdzie jest najwięcej wody? Zdecydowanie w tej rybie, a także tutaj. I truskawki. Co ciekawe, w ziemniakach, żółtych warzywach nie ma tak dużo i chyba w tych nie będzie. Krewetki bardzo dobrze wypadają, to teraz odsączmy tę wodę i zobaczymy sobie naprawdę, ile jej było. 490 gramów wynosiła waga produktu. Jak teraz będzie? Przesypuję tutaj, odsączymy wodę i później znowu na ten sam talerz. Jest woda. Jest. Teraz zobaczymy sobie, jak tutaj. Kapinka. A myślałem, że tu będzie. Ja też wody. Tak myślałem. Jak widzimy, wody praktycznie nie było, więc nie ma sensu tego jeszcze raz ważyć. Jedziemy z kolejnym, tym razem mamy warzywa żółte. I tu myślę, moi drodzy, że będzie nawet i lepiej niż poprzednim. Wody chyba nie uświadczymy. Zaraz zobaczymy. No nie, nic nie ma. Totalnie zero. Totalnie zero na takim produkcie, także nie musimy się obawiać. Chodzą mity, że właśnie w warzywach takich jest, ale ona, woda, jest magazynowana po prostu w samym warzywie, a nie w glazurze, tak jak niektórzy z nas myślą, że kupując warzywa na patelnię, mamy je po prostu nawodnione. Zatem drugi plus stawiamy już teraz. Dobrze, tu jak sami widzimy, wody jest dużo. Co ciekawe, owoc a warzywo nie powinno być chyba aż takiej różnicy. Nie oceniamy, tylko pokazujemy. Dobra, postaram się to zrobić jak najdokładniej potrafię, zatem... I poszło mi wybitnie. Bardzo dobrze. W ogóle ten zapach jest w ogóle superancki. Niech całość zejdzie. Oczywiście tutaj już sobie będziemy musieli starować. Bęk. Poczekaj, sekundka. Dobrze. Wszystkie truskawki już są. To odchodzi na drugi plan. Ja biorę wagę. Dobrze, dziękuję. Waga talerza wynosiła 708 gramów. Samych truskawek 444 gramy. Producent na opakowaniu zaznaczył, że waga produktu to 450 gramów. Zatem sprawdźmy, jak to będzie. Tarujemy, jest 0. Kładziemy z truskawkami 1034, czyli kalkulator, zdecydowanie. 1034 odjąć 708.
1326. Niemożliwe. Jeszcze raz. 1034 minus 708. 326. 450 gramów wystarczy rozmrozić. Rozmroziliśmy. Trochę dużo, nie? 326 gramów po odmrożeniu. 100 gramów mniej ponad. 326 gramów, a na początku było 444. Zatem ta różnica jest dosyć duża. Okej, idźmy dalej bez komentarza. Na razie, moi drodzy, tylko przelewamy, zatem nie sugerujmy się na razie wagą, nie chcę jej zabierać stąd, żeby nie wprowadzać zbędnego zamieszania. Tu wody nie ma aż tak dużo, ale zaraz zobaczymy, ile jej dokładnie się znajduje. Wszystkie do środeczka. Ile wynosi waga krewetek? 922 gramy. Dla przypomnienia, krewetki były pod postacią numer 1. 716 gramów waga talerza, 250 gramów waga samych krewetek. 206 gramów, czyli 206 gramów mamy samych krewetek napisane na opakowaniu i to jest masa netto bez glazury, czyli w takiej postaci, jaka jest teraz. No niestety 225 gramów to nie jest, bo to jest 206 gramów. Jestem tylko ciekawy, ile by wynosiła waga takiej jednej krewetki. No, ile jest teraz? Teraz jest 922. Taka krewetka waży 4 gramy. Dobrze, udało się. Jeszcze tutaj mamy. Jeszcze tutaj mamy trzeci filet. Dobrze, dziękuję. 500 gramów po glazurze, 450, a naprawdę 1084. 380. Tak, jak mówiłem, 380 gramów. Moi drodzy, 380 gramów bez glazury, czyli masa netto ryby powinna wynosić, tak jak to jest tutaj napisane, 450 gramów, a wynosi 380. Jak sami widzieliście, ile wody zostało odsączone, ja już wiedziałem, że będzie tego troszeczkę mniej. Ale 380, a 450 to jest duża różnica. Źle złapałem. A! Na raz! Ale na raz jak chwyta, bo właśnie są takie rzeczy, że musisz dać na raz. Zaraz zobaczymy, ile ona będzie dokładnie. Ale tu, zaraz wam pokażę z bliska. Dobra, bez przesady, jest położone, to dziękuję. I teraz to chyba, na co wszyscy absolutnie czekamy. Zatem 600 gramów. Waga talerza to 714. Jest 0, jest 0. Kładziemy. 1118. Minus 714. 404. Ha, 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 ha. 600. 30% to lód. I to jeszcze tak sporo okraszone tym lodem. Tak. To nie jest tak, że... Ale tam było widać. Chociaż na tej poprzedniej, na tej rybie, która była sekwencję wcześniej, bardziej było zauważalne, że jest ten lód. On był tak obok położony i może nam się wydawało, że tam będzie więcej. Natomiast te ryby, które są luzem, one naprawdę mają bardzo dużo wody, bo one są w takiej tafli położone. Dlatego myślałem na początku, że ta poprzednia będzie miała więcej, a okazuje się, że ta 404 gramy wyszło, a 600 było. Elementem pocieszającym jest to, że podczas kupna tej ryby, bo to też trzeba zaznaczyć, była informacja, że ta ryba może mieć w swoim składzie 30% glazury. Więc jakby się troszeczkę zgadzało, tylko czy my płacimy za cenę już z nią, czy na cenę bez? Ja na razie jednak nie będę oferował żadnych wyroków, to nie o to chodzi, ja tylko tutaj jestem, moi drodzy, żeby wam coś pokazać, zobrazować, jak to wszystko może w tym świecie wyglądać. Wnioski proszę, abyście sami wyciągnęli, gdyż tak myślę, że będzie najlepiej. Jeżeli ten film dotarł do
jakiegoś odbiorcy, któremu się ten film spodobał, to wrzućcie kilka tysięcy łapek w górę, to zrobimy sobie kolejny odcinek, bo naprawdę produktów jest bardzo dużo. Ja tylko wybrałem 6 tych takich, które wydają się najbardziej atrakcyjne. Jeżeli chcecie, to napiszcie też komentarz, wpadnijcie na Face'a i na Instagrama, w szczególności na Instagrama, bo tam background tego materiału. I widzimy się już w kolejnym filmie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No. Sprzątam po filmie, ja tu tylko w sumie sprzątam, a ty możesz być tym takim zarządzającym i jednym z obserwatorów tego kanału, zatem zasubskrybuj tutaj na górze i zobacz produkcję tutaj i tutaj. Do usłyszenia. Cześć!